Hiszpania tajemnicza. Ta Hiszpania ukryta, którą pokażę z bliska. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj specjalnie będziemy jechać od maleńkiej miejscowości Castelbispal w stronę Puerto Mingalvo. Trasa ta jest naprawdę niezwykła i poruszanie się nią w nocy jest raczej niewskazane, jeśli się nie zna dobrze terenu, gdyż znajdujemy się na dużych wysokościach i trzeba w tym terenie akurat w tym miejscu bardzo uważać, ale jedziemy tutaj, by pokazać właśnie od tej strony teren. Po prawej stronie mamy olbrzymie przepaście, ale tą drogą dojedziemy do samej pustelni San Bernabe. I z tego miejsca rozciąga się wspaniały widok na Puerto Mingalvo i okolice. Jest to tak specjalne miejsce, że czujemy się jak podróżnicy w czasie. Wszystko tam jest zatrzymane w innej strefie czasowej i to się wręcz czuje. Odpoczywamy, korzystamy też z miejscowych smakołyków, z domowej kuchni w bardzo dobrych cenach. Tutaj można zjeść. Bardzo polecam. Jest kilka miejsc, w których można zjeść posiłek i to w bardzo dobrej cenie i z produktów miejscowych. Miejscowe wyroby. Ta pustelnia, którą widzieliśmy na początku, została zbudowana w XVI wieku. Jednak duża część zachowanych elementów to też te dodawane w czasie późniejszym, podczas renowacji. I zestaw, który możemy obserwować, składa się z samej świątyni i domu. I taka murowana pustelnia składa się z jednej nawy podzielonej półkolistymi arkadami na cztery sekcje i wspartej na przyległych pilastrach. I te sekcje nakryte są sklepieniami kolebkowymi z wyjątkiem głowy, nakrytej sklepieniem żebrowym. Tam jeszcze wrócimy do tej ermity i jeszcze zobaczymy to wszystko dookoła. Tu oglądamy same miasteczko, miejsce, gdzie ma zakład kamieniarz. Piękne wyroby robi. I tak, takie typowe pustelnie w okolicy to nie rzadkość. Miejsce, gdzie przyjmowano pielgrzymów. I podobnie jak pustelnia, budynek był murowany, z wyjątkiem podstawy i wokół otworu i łuków z kamienia ciosanego. I co ciekawe, jeśli chcemy zobaczyć to miejsce, jak to jeszcze funkcjonuje, to warto pojawić się tutaj 11 czerwca, gdy tradycyjnie ludzie udają się do tej pustelni na pielgrzymkę. Jeśli zastanawiamy się na odwiedzeniem najpiękniejszych miasteczek w prowincji Teruel, to właśnie warto odwiedzić Puerto Mingalvo, gdyż to miejsce jest naprawdę godne zobaczenia. Jest jedno z najważniejszych miejsc
które trzeba zobaczyć właśnie w prowincji Teruel. I to znajduje się w regionie Gudar-Havalambre. I miejscowość ta jest częścią Stowarzyszenia Najpiękniejszych Wiosek w Hiszpanii. A jej obszar miejski graniczy z prowincją Castellón. By dotrzeć tutaj po raz pierwszy, polecam kierować się głównymi drogami i tam na tej trasie i tak będziemy oglądać przepiękne krajobrazy, zmienne, dzikie krajobrazy, czasami pełne sosnowych lasów. Trzeba też uważać podczas podróży, gdyż lasy są pełne zwierząt i w każdej chwili mogą wyjść też na drogę. Ale miejsce jest warte naprawdę odwiedzenia. Jest w części parku kulturowego Maestrazgo. Także oprócz tych krajobrazów, oprócz tych zabytków, tego budownictwa, nikogo nie może zdziwić, jeśli zobaczymy górskie kozy lub pasące się krowy na tych urwiskach, pasące się w sposób naturalny. Naprawdę ta okolica Teruel Maestrazgo kryje ogromne naturalne bogactwo. Plus ta historia. Tutaj możemy się przenosić wręcz w czasie. Jesteśmy tutaj teraz w dzień, ale gdybyśmy byli w tej okolicy w nocy, to już jest inna historia. Wrażenie jest niesamowite. Dlatego polecam przynajmniej jednodniowy, dwudniowy pobyt w Casa Rural. Spróbowanie miejscowej kuchni i wieczorne spacery po tej okolicy. Coś wspaniałego te przeżycia. Klimat nie do porównania. Widzieliśmy tą trasę, jaka jest wysokość, jakie widoki się rozpościerają. I Puerto Mingalvo znajduje się na wysokości 1456 metrów nad poziomem morza. I jest to małe miasto pod względem liczby zarejestrowanych mieszkańców. Ale ogromne pod względem dziedzictwa architektonicznego. Już w 1982 roku został uznany za zabytek kultury w kategorii zespół historyczno-artystyczny. Całe to miasteczko. W średniowieczu miasto zostało całkowicie otoczone murem. Z czterech pierwotnie otwartych portali, dwa już nie istnieją. Onda i Umbria. I tak zwany El Portalico ze względu na swoją prostą konstrukcję i niewielkie rozmiary pochodzi z XII i XIII wieku. Tu jesteśmy właśnie przy wejściu do miasta. To się akurat zachowało. I zajmuje strategiczne, jak widzimy, miejsce na południowym odcinku muru jako dostęp do wnętrza jednej z dróg prowadzących do Puerto Mingalvo. Proszę zobaczyć, jak to doskonale wszystko było zorganizowane. I dzięki prostej konstrukcji łuk wejściowy wyróżnia się na zewnątrz i jest wykonany z dobrego muru
i podparty w przeciwieństwie do łuku ściennego mniejszymi kawałkami. I panoramiczny widok z lotu ptaka na Puerto Mingalvo. Dokładnie pokazuje ten cały obrys. Niestety my nie dysponujemy dronem, ale warto poszukać takiego widoku. I to miejsce tak obronne dookoła i strategiczne już też sprawiało, że na tych wysokościach podczas osadnictwa muzułmańskiego na Półwyspie Iberyjskim Puerto Mingalvo było jedną wielką enklawą wojskową. I z tego powodu, gdy wejdziemy dalej do miasta, zauważymy, że wchodzimy do średniowiecznej fortecy z zamkiem Puerto Mingalvo w centrum. Tak, to była kiedyś prawdziwa forteca. Z naturalnym terenem już, który oddzielał i chronił. I co warto odwiedzić w Puerto Mingalvo, jest tyle rzeczy. Już od samego tego wejścia właśnie ta pustelnia, ale gdy wjeżdżamy przez ten portal, już oglądamy to otoczenie murem tego miasteczka. I faktycznie to nie jest tylko moje zdanie, ale przenosimy się tutaj w inny wymiar, przynajmniej do czasu średniowiecza. I tutaj podziwiamy murowane konstrukcje, półkoliste łuki, okna najszlachetniejszych budowli, takich jak ratusz, zamek, pustelnie. I są to prawdziwe perełki architektoniczne najlepszego gotyku cywilnego w prowincji Teruel, pochodzące od XIV wieku do XVI wieku. I to właśnie w średniowieczu ludność cieszyła się wielką świetnością ze względu na swoje strategiczne położenie tego miejsca. Bardzo strategiczne. Tu jest wejście na zamek, który w tej chwili był zamknięty. Trwają tam jakieś prace renowacyjne. Kiedy będzie otwarty, nagram film ze środka. Ale tu dokładnie oglądamy, na jakich wysokościach to jest wszystko zbudowane. I pamiętamy, że gdy za tą drogą są ogromne przepaście. I dotrzeć do tego miasta, to już sama była przeprawa. Proszę zobaczyć, jak blisko są chmury. Czujemy w tym miejscu wręcz dotyk kopuły niebieskiej. Miejsce naprawdę niezwykłe. Polecam pojawić się w Puerto Mingalvo. Też warte jest odwiedzenia w Puerto Mingalvo. Znajduje się tutaj Centrum Interpretacji Zamków Maestrazgo, znajdujący się w lochach budzącego grozę budynku ratusza. Jeśli lubimy zamki, jeśli lubimy twierdze, w tym miejscu spędzimy sporo czasu. Także zaraz wam to wszystko pokażę. Proszę zobaczyć, tutaj jest wejście na zamek, ale niestety w tym dniu nie mogliśmy zobaczyć. Tu jest placyk. To już było częścią wszystko twierdzy. Tu przez tą wieżę się wchodzi, potem jest jeszcze wewnętrzny jedna wielka twierdza Maestrazgo.
I tak tutaj jeszcze w tym miejscu. Sanahuja. Jaki herb. Ciekawe. I tutaj w tym miejscu też będziemy mogli zobaczyć świetnie pokazane dziedzictwo różnych miast, które tworzą park kulturalny takich miejsc jak Castellote, Aliaga, Cantavieja. Musimy pamiętać, że znajdujemy się na terytorium, które różne zakony rycerskie wybrały jako swoje miejsca strategiczne. Znajdujemy się też w Maestrazgo oczywiście, gdzie było ważne miejsce templariuszy. Nie dziwimy się, gdyż każda właściwie miejscowość i teren, jaki ją otacza, to już jest jedna wielka twierdza. A na takich górach znajdowały się i znajdują się enklawy, gdzie były zbudowane zamki, twierdze, miejscowości i był teren do rolnictwa, do uprawy. Tak wszystko zbudowane na wysokościach. A tutaj jest wejście do biura turystycznego. Jest, zaraz podam, proszę zobaczyć, każdy fragment, każdy detal. Tu mamy numer telefonu do biura turystycznego. Tu mamy godzinę otwarcia i jeśli jest to zamknięte, to biuro, to trzeba zadzwonić na ten numer lub podejść od tyłu do urzędu miasta i zapytać się o otwarcie tej wystawy. Bardzo polecam. Jest to miejsce niezwykłe i obsługa i z urzędu miasta naprawdę wszystko otworzą i pokażą. Nie jest tak jak w innych miejscach super wielkich turystycznych, gdzie przyjeżdżają codziennie tysiące turystów i jest wszystko pozamykane na cztery spusty i nie ma możliwości zobaczenia tego. Także tutaj, gdy podejdziesz do urzędu miasta i powiesz, że chcesz zobaczyć tą wystawę, to pracownik urzędu miasta podejdzie, otworzy to biuro, zostawisz tam jakąś drobną opłatę i zobaczysz tą wystawę. Oprócz tego też pokazują miejsce do pieczenia chleba. Proszę zobaczyć, jaka piękna wystawa. Jak to wszystko jest tutaj zrobione, odnowione. Wyposażone w najnowocześniejsze foldery. Wszystko jest tutaj podświetlone właśnie w tych lochach. O, a tutaj dokładnie widzimy, jak to tutaj w tych okolicach były budowane twierdze. W tych strategicznych już z samej natury miejscach. I właśnie obok tego Muzeum Miejskiego znajduje się lokalne biuro turystyczne. I przewodnik potem po obejrzeniu tego miejsca prowadzi nas do kościoła, który ma olbrzymie gabaryty, otwiera je i możemy wtedy sobie spokojnie wszystko zobaczyć. Też zaraz Wam pokażę. Coś wspaniałego. W takim miejscu są wielkie skarby warte do zobaczenia. Daty, znaki, wyrycia w kamieniach.
rzeczy, które w innych miejscach już zatarł ślad, już przestały istnieć, a tutaj kamienie przechowują tajemnice z przeszłości. Jak widzimy, te bloki są wręcz niezniszczalne. Te budowle mogą stać do końca świata. Te bloczki tutaj pozostaną w tym miejscu. Także bardzo polecam to miejsce. Jest bardzo przyjazne podróżującym i traktują tutaj podróżników z całym szacunkiem. Także w tym biurze turystycznym można umówić się na zwiedzanie zamku z przewodnikiem, jeśli ten zamek jest otwarty. Proszę zobaczyć instalację. A tutaj jest już w środku kościoła. Ogromna bryła budynku, zbudowana w czasach, gdy w wyniku reformy protestanckiej Kościół musiał włożyć ogromny wysiłek w zachowanie jedności swoich wiernych, a jedną z tej konsekwencji był spektakularny wzrost rozmiarów niektórych świątyń okresu baroku. Jakby ta budowla, kiedy powstała. I struktura wewnętrzna, składająca się z trzech szerokich naw o równej wysokości, jest zgodna z tak zwaną typologią sal kościelnych, nazwanych na cześć wielkich budynków spotkań obywatelskich, takich jak targi rybne. Inne wyróżniające się elementy to głowa ze sklepieniem segmentowym oraz zachowane barokowe malowidła na ścianach i dachach. W tym kościele też drzwi są elementem o największej wartości artystycznej. W zewnętrznym widoku budynku są wyraźnym przykładem barokowych drzwi z tego okresu. I choć elementy mają też klasycystyczne, to kontrast między światłem i cieniem powoduje, że przez filary widzimy to całe piękno wpadające. I wieża ta, zbudowana z kamienia, w przeciwieństwie do reszty kościoła, datowana jest na 1739 rok i podzielona na dwa korpusy. Jeden jest bardzo wysoki, solidny z wyglądu, a drugi służy jako dzwonnica. Proszę zobaczyć, jakie rzeczy też odkryto w okolicy. Już samo to Centrum Interpretacji Zamków Maestrazgu znajduje się to w Puerto Mingalvo, które będziemy i już oglądaliśmy, jeszcze pokażę zaraz zdjęcia. To zawiera kilka eksponatów archeologicznych z tego obszaru oraz szereg bardzo dobrze pokazanych paneli informacyjnych, na których zwiedzający może spokojnie uzyskać informacje na temat pochodzenia, rozwoju i aktualnego stanu zamków w okolicy. To jest też bardzo przydatne. Tak, proszę zobaczyć, jaka olbrzymia nawa tego kościoła i zdobione kopuły. Tak, tu jesteśmy już w tym centrum i tutaj zaraz pokażę więcej tych informacji. Bardzo ciekawe miejsce nastrojowe, czuć to wszystko i
Tutaj możemy naprawdę nauczyć się różnych ciekawych rzeczy i zaobserwować, że wszystkie zamki nie są takie same, bo to wszystko zależało od miejsca, gdzie było zbudowane. I strategii, jaką chcieli włożyć w to miejsce. Ale zawsze mają pewne cechy wspólne takich twierdz, jak strzelnice, blanki, to rondo, plac apelowy. Wszystkie mają taki podobny charakter obronny. Po artefaktach, proszę zobaczyć, po tych rzeczach, które odkryto, już zauważamy, że Puerto Mingalvo, mimo że jest miastem średniowiecznym, było zamieszkane od czasów starożytnych. W tym miejscu, ze względu na strategiczne położenie, osiedlali się właściwie wszystkie kultury, jakie przewijały się przez Półwysep Iberyjski. Tutaj osiedlali się licznie Iberyjczycy, Rzymianie, Arabowie. I że dla umocnienia władzy chrześcijańskiej wybudowano jeszcze i wzmocniono zamek, który, gdy przeprowadzą pewne tam te prace, będzie można podobnie zwiedzać. I mur. Wszystko jest otoczone murem, aby chronił osadników, starych i nowych osadników. Taki mur zawsze może być przydatny. W każdym momencie chroni przed wieloma rzeczami i w każdym momencie może być użyty. Któż to wie, jakie nas czasy czekają? Także w tym miejscu też poznamy różne ciekawe rzeczy. Poznamy takie miejsca, które podobnie jak Puerto Mingalvo, to nas też nakierunkowuje do zwiedzania innych rzeczy. Będziemy mieć na uwadze zamki, miejsca, do których należały też i Aliaga, Castellote, Cantavieja. I tu już jest miejsce, wszelakie miejsce do odkrywania zagadek templariuszy, szpitalników, hospitalarius i różnych biskupstw. I odkrywamy inne budowle obronne, które również odgrywały swoją rolę. Proszę. Kamienie mówią. Kamienie tyle mają znaków zachowanych, inskrypcji. Właściwie te całe fasady trzeba oglądać z bliska. A co jest w środku w tych budowli, to już nawet nie wspomnę. Wyobraźmy sobie, co skrywają te fasady, a co skrywa środek tego wszystkiego, tego miasta. To tylko na murach tego centrum interpretacji mogliśmy zaobserwować. Także polecam pobyt w tej miejscowości, spędzanie przynajmniej jednej nocy w takim starym budynku przerobionym na cele turystyczne, Casa Rural. I jeszcze przyjrzymy się z bliska, jak kiedyś solidnie to wszystko budowano. Znajdujemy się na takiej wysokości i jest to naprawdę urodzajna równina położona na tej wysokości. I choć nie ma w pobliżu, tuż przy samej miejscowości, płynącej rzeki, która ją nawadnia,
ale miejsce jest skąpane w deszczu. Tutaj często pada, więc uprawy i pastwiska są obfite do tego stopnia, że w okresie letnim tutaj są zbierane na pasze na zimową porę. Podobne jak w północnej Hiszpanii. Taki klimat tutaj jest. Także miejsce jest bardzo dobre. Ma bardzo przyjemny klimat. I to jeszcze w czasach, gdy na wybrzeżu gorąc i upał jest nie do wytrzymania. A w tych miejscach jest coś wspaniałego. Tylko przyjechać latem. Proszę zobaczyć. Także, jak wspominałem na początku, gdy jedziemy pierwszy raz od Castel Vispal, tą trasę warto pokonać. Bardzo ważne. Proszę zobaczyć sam dojazd do albo od tej strony jest naprawdę bardzo trudno. Od drugiej strony jest łatwiej. Tam już można spokojnie przyjechać. Ale idę tą trasę ze względu na widoki, jakie się rozpościerają. Coś wspaniałego. Także tutaj trzeba uważać na tej trasie. Piękne zbocza. Tutaj pasą się szczęśliwe krowy. W tych pastwiskach jakość mięsa z takich krów jest nieporównywalna. Widzieliśmy wcześniej jeszcze szyld. Muszę powiedzieć o tym, co znajduje się zaraz też poniżej, bo to też jest ważne. A więc trochę bliżej przed samym wjazdem był szyld, gdzie prowadziła trasa, był początek trasy do wodospadu Arquero. Tam się znajduje piękny wodospad na rzece Linares i znajduje się tylko kilka metrów od tej całej gminy Puerto Mingalvo, ale trzeba przejść niewiele jak 6 km do tego miejsca, gdzie znajduje się wodospad. Także trasa jest dobrze oznaczona. I tam woda spada przez cały rok. Pod koniec lata, choć trochę spada przepływ wodospadu, ale i tak się utrzymuje. Fajnie to wygląda w miesiącach zimowych, bo ten wodospad prawie zamarza, też piękne widoki. I już wiosną wraz z odwilżami ma swój sezon maksymalnego przepływu. Piękne miasto. Piękne miejsce, wodospad Arquero, La Cascada del Arquero. I jego nazwa pochodzi od tęczy łucznika wytworzonej przez zawieszone krople wody, które spadają i odbijają słońce. Także polecam, tuż za tą ermitą, to trochę dalej tą drogą trzeba zejść. I tuż przy samej drodze będzie taka trasa, po której trzeba prawie 6 km dla spacerowiczy, to jest nic. I jeszcze oglądanie takich pięknych terenów.
to wszystko pięknie oznaczone. To kolejna atrakcja tego miejsca. Coś wspaniałego. Także jeszcze na koniec podziwiamy tą pustelnię, którą ta pustelnia, która nas wita tuż przy samym wjeździe od tej strony, od Castelvispal, i taki widok jak zawieszony w czasie. Tak, tutaj czujemy się jak podróżnicy w czasie. Proszę zobaczyć, jak piękne to miejsce jest. Każdy kamień tu ma swoje miejsce i został ułożony w jakimś celu i ma swoje wykorzystanie. Proszę zobaczyć, piękny widok na zamek od tej strony. Typowe wykorzystanie ukształtowania terenu i skała na skale. To jest bardzo ważne. Co tam jeszcze w tej skale, to już inna sprawa. I tak, jeszcze na koniec, jeszcze zobaczymy. Proszę, poczujmy się jak kiedyś, gdy wjeżdżamy na teren miasteczka. Jeszcze przejdziemy tą główną ulicą. Są tutaj, jest dużo zachowanych takich starych budynków. To są budynki praktycznie niezniszczalne. One będą stały, one już stoją tutaj wieki i kolejne wieki będą tutaj trwały. Aquí la gente vendría con carruaje y caballo, ¿sabes? Jest też nowe budownictwo w tym miasteczku, ale my akurat zjedziemy tą główną ulicą i podziwiamy nas. Widzimy kształt wejść okien. Zawsze jest. Taka drewniana belka lub kamienny łuk. To takie bardzo typowe. Też ma swoje znaczenie. Jeszcze widok na wnętrze tego monumentalnego kościoła. I na detale. Także tu już się żegnam i wkrótce do kolejnego spotkania. Piękne artefakty na koniec. Parece una catedral. Sí.